No, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z czytaniem z cyklu Wybierz kartę. Dzisiaj zajmiemy się tematem walentynek. Walentynki tuż, tuż, już w najbliższą niedzielę. No, także zobaczymy, co tam ciekawego się u Was szykuje na ten czas walentynkowy. Kochani, macie trzy grupy do wyboru. Macie czerwone serduszko, fioletowe serduszko i żółte serduszko. Wylosujcie sobie jedną z tych grup, no chyba, że więcej do Was przemawia, no to wiecie, możecie skorzystać z kilku opcji. No i co? Zobaczymy, co tam ciekawego na Was czeka. Ja przechodzę teraz do grupy pierwszej. No dzień dobry, witam Was serdecznie, grupo numer 1. Jeśli wybraliście czerwone serduszko, to to jest Wasze czytanie. Ja sobie serduszko odkładam na bok. No i dobra, zobaczmy, co tam ciekawego Was czeka na te walentynki. Mamy klucz, koniczynę. Mamy naturę. Mamy make the effort. Past life relationship. As pentakli, dziesiątka kielichów, siódemka denarów i czwórka buław. No, całkiem ładny rozkład, kochani. Dobrze tam wszystko widzicie? No, chyba w miarę dobrze. No, moi kochani, powiem tak. Ktoś wykona jakiś gest w Waszą stronę. Widzicie, prawdziwa miłość jest warta jakichś tam kroków naprzód, tak? No i mamy to poprzednie życie, tak? Związek z poprzedniego życia. No kochani, jeśli jesteście już w jakimś trwałym związku, no to zdecydowanie jest to Wasza jakaś bratnia dusza. Ktoś, z kim spędziliście poprzednie wcielenia i poprzednie życie. No i ta osoba zdecydowanie tutaj szykuje dla Was jakąś niespodziankę, być może czegoś, czego jeszcze się nie spodziewacie. Jeśli nie jesteście w stałych związkach, jesteście singlami, no to kto wie, możliwe, że ktoś całkiem niespodziewany, ktoś, kogo wbrew pozorom znacie z poprzednich żyć, wykona jakiś gest w Waszą stronę w te walentynki. No i właśnie, co tu mamy? Mamy kartę klucza i mamy kartę koniczyny. Klucz mówi o rozwiązywaniu pewnych problemów, więc jeśli na przykład jesteście w związkach i ostatnio były jakieś problemy, to tutaj pięknie sobie poradzicie, zwłaszcza, że obok jest karta koniczyny, karta mówiąca o szczęściu, o dobrym obrocie losu, o takich zbiegach okoliczności, no po prostu o szczęściu, moi drodzy. No jeżeli jesteście singlami, możliwe, że ktoś znajdzie klucz do Waszego serducha, tak? I jakiś szczęśliwy obrót zdarzeń nastąpi. Dzięki temu ta klateczka w środku, powiedzmy, z Waszym sercem się otworzy na tą nową osobę. Mamy naturę, tak? Czyli uziemcie się, znajdźcie jakiś sanktuarium w naturze i żeby być połączonym z żywiołami, tak? No i tutaj mamy jeszcze czwórkę buław, siódemkę denarów, asa pentakli i dziesiątkę kielichów. Kochani, łącząc to wszystko w całość, no jeśli jesteście w związkach, najpierw zacznijmy od tego, no to kochani, szykuje się dla Was na pewno jakaś niespodzianka. Jakaś niespodzianka, partner szykuje coś, czego na pewno się nie spodziewacie. To może być coś naprawdę zaskakującego. Coś może, na co długo czekaliście w jakiś sposób, ale nie spodziewaliście się, że ten dzień w końcu nadejdzie, tak? To może być jakiś prezent związany tutaj z asem pentakli. To może być bardzo konkretny prezent, moi drodzy. Nie wiem, kupno nowego mieszkania, coś takiego większego, albo jakiś pierścionek zaręczynowy, jeśli na taki czekacie. No to już jest coś konkretnego. Prezent ofiarowany z całego serca. Prezent, który w przyszłości może właśnie zapuścić korzenie. To gwarantuje Wam tą stabilizację na przyszłość. Zwłaszcza przy dziesiątce kielichów. Dziesiątka kielichów to jest, wiecie, i żyli długo i szczęśliwie, więc bardzo fajnie. Po tej stronie, jeśli chodzi o karty tarota, macie siódemkę denarów i czwórkę buław. No, Wam powiem, jeśli długo czekaliście, na przykład aż partner zdecyduje się na tą stabilizację, na założenie domu, rodziny, no to kto wie, to może być ten moment, moi drodzy.
Co tu jeszcze widzę ciekawego? Ponieważ no, restauracje są pozamykane, chyba jeszcze, przynajmniej nie wszystkie się otworzyły, wydaje mi się, że to może być jakaś wycieczka związana z wyjściem na łono natury, ponieważ mamy tutaj naturę, mamy tutaj te koniczyny, mamy tutaj te pola, drzewa, tu również, więc może szykuje się dla Was jakaś wycieczka w bardzo właśnie miłym towarzystwie, z ukochaną osobą. Jeśli posiadacie już taką rodzinę, to może właśnie z dziećmi jak najbardziej. Coś dzięki czemu czujecie się właśnie uziemieni, zrelaksowani, szczęśliwi jak najbardziej. Tam mogą paść jakieś ciekawe pytania, jakieś właśnie dodatkowe prezenty. Poczujecie tą stabilizację z partnerem, może na którą dawno czekaliście. Co jeszcze? Co jeszcze, moi drodzy? Jeżeli chodzi o singli, mówię, jeżeli ktoś zainteresuje się Wami, wykona jakiś gest w Waszą stronę, no to powiem Wam, że to też wróży bardzo dobrze na przyszłość. Tu macie bardzo fajne, stabilne karty. Kartę małżeństwa, kartę bezpiecznego domu, kartę spokoju, oczekiwania na to, co ma nadejść. Kartę tego ziarna, które się zasiewa, żeby obrodzić coś nowego. No i kartę, mówię, i żyli długo i szczęśliwie. Więc, kochani, jeśli jesteście singlami i przyjdzie do Was taka propozycja od kogoś z zewnątrz, no wieście, że no, to może być taka znajomość z przeznaczenia. Ktoś, z kim musieliście się również połączyć w tym życiu, żeby spróbować, nie wiem, pokonać jakieś przeszłe karmiczne sytuacje, jakieś problemy. Właśnie karta klucza też mówi właśnie o pokonywaniu jakichś tam problemów, wyjściu z sytuacji, ale w tym momencie bym właśnie widziała to w ten sposób, że tu będzie jakiś łut szczęścia u Was, który pozwoli odblokować Wam Wasze serducho i ta osoba znajdzie klucz dosłownie do Waszego serca, moi drodzy. Tak jak mówię, spodziewajcie się jakiejś randki w naturze, może jakiś spacer, wyjście do lasu. Tu mamy rzekę płynącą przez las, także może jakiś spacer wzdłuż rzeki, jakiś romantyczny na chwilę spędzone razem. Oczekujcie jakiegoś właśnie fajnego prezentu. Jak najbardziej. Coś takiego bardzo wartościowego, bym powiedziała. Może być jakiś kontakt ze zwierzętami podczas tego spaceru. Może to być jakieś wyjście. Nie wiem, czy teraz zoo są pootwierane? Chyba są. Może być do jakiegoś zoo albo w jakieś takie agroturystyczne miejsce. Coś ciekawego, coś, co Was interesuje. No jest jedna pewność. Na pewno spędzicie te chwile cudownie. Cudownie. Poczujecie się docenieni, poczujecie się dopieszczeni, poczujecie się szczęśliwi jak najbardziej, spełnieni, moi drodzy. Także to będą bardzo fajne, romantyczne chwile w towarzystwie no kogoś, kogo kochacie. A jeśli jeszcze nie kochacie, to kto wie, może coś z tego być fajnego, stabilnego, moi drodzy. No. No, zapowiada się u Was ciekawie. No co, życzę udanych walentynek, moi drodzy. Trzymajcie się cieplutko, a ja przechodzę do grupy numer 2. No dzień dobry, witajcie grupo numer 2. Jeżeli wybraliście to piękne fioletowe serduszko, to jest Wasze czytanie, moi drodzy. Ja sobie serduszko odkładam na bok. No i zobaczmy, co tam u Was ciekawego się będzie działo w te walentynki. Pierścionek. Ogród, intencje, mniej otwarty umysł, atrakcyjność, przyciąganie, dziewiątka buław, siła, szóstka kielichów i as buław. Ło, kochani! No, wiecie, co Wam powiem? Wydaje mi się, że to jest bardziej czytanie dla singli, chociaż zaraz spróbujemy to troszeczkę też obrócić w inną stronę. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o karty romansowe,
Pierwsza właśnie atrakcyjność mówi, że przyciągasz romantyczną miłość poprzez cieszenie się swoim życiem w danej chwili w pełni, tak? Druga karta mówi, żebyście mieli otwarty umysł, ponieważ wasza bratnia dusza może się troszeczkę różnić od waszych takich oczekiwań, tak? Także no to są ważne informacje dla was. No moi drodzy, mamy tutaj kartę pierścienia i kartę ogrodu. Karta ogrodu mówi o spotkaniach towarzyskich, mówi o czym tu jeszcze, mówi ogólnie o jakichś przyjęciach, koncertach, spotkaniach biznesowych, o jakichś wyjazdach, tak, piknikach, ogólnie o jakichś publicznych wydarzeniach, dzięki którym możecie nawiązywać nowe kontakty, tak? Może czeka was jakiś wyjazd służbowy albo po prostu spotkanie z przyjaciółmi właśnie w te walentynki, może jeszcze tego nie widzicie. Na tym spotkaniu właśnie musicie mieć otwarty umysł, moi drodzy, bo przyciągniecie kogoś, kto wie, kogoś może nawet bardzo stabilnego. Kogoś, z kim ta sytuacja może się rozwinąć w bardzo poważny sposób, moi drodzy. No, tu się zapowiada ciekawie. Tutaj macie też kartę intencji, także bądźcie, wiecie, bądźcie jaśni w tym, czego pragniecie, tak? Skupcie się na tym, czego pragniecie, kogo pragniecie, ale jednocześnie miejcie ten otwarty umysł, tak? Co jeszcze? Mamy tutaj tak, dziewiątkę buław i mamy siłę. Może faktycznie ostatnio gdzieś tam był ten czas lockdownu i nie wiem, może nawet nie mieliście ochoty za bardzo poznawać kogoś nowego, wychodzić do ludzi. Byliście bardziej chyba zamknięci w swoich czterech ścianach. Jednak teraz przychodzi czas, że nabieracie tej mocy swojej, wewnętrznej energii, właśnie otwarcia się na czegoś, na coś nowe, tak? Może właśnie dlatego w ostatniej chwili, albo nie w ostatniej chwili, może już dostaliście zaproszenie właśnie na jakiś bankiecik, na jakąś imprezkę, na jakiś wyjazd, dzięki któremu otworzą się jakieś nowe perspektywy dla was. No i właśnie, mamy szóstkę kielichów i asa buław. No kochani, powiem wam tak, szóstka kielichów często mówi właśnie o związku z przeznaczenia. Mówi o bratniej duszy, o kimś, kogo znaliście w poprzednich życiach, albo okaże się, że znaliście tą osobę, nie wiem, w swoim dzieciństwie, tak? Może na tym spotkaniu pojawi się jakiś przyjaciel, przyjaciółka, ktoś, kogo w życiu byście nie odbierali w sposób taki właśnie miłościowy, romantyczny, a kto nagle rozbudzi w was tą buławę, tą pasję. Nagle pojawi się wielka chemia i atrakcyjność. No, wiecie, nie wiem, jakie tam macie podejście, ale kto wie, jak ten wieczór się skończy z tą buławą i z tym asem buław. Tu jest dużo ognia, dużo pasji. No więc zapowiada się tak, no dosyć ciekawie. Wydaje mi się, że raczej w domu siedzieć nie będziecie, biorąc pod uwagę cały ten kształt. Wydaje mi się, że to może być jakieś spotkanie. Jakiś wyjazd, jeżeli nie służbowy typowo, to jakiś rekreacyjny, może właśnie spotkanie z przyjaciółmi, jakieś wyjście, jakaś, nie wiem, może macie jakąś taką swoją grupę pasjonującą się jakąś konkretną rzeczą i w tej grupie poznacie kogoś ciekawego, z kim, no mówię, tu się może coś rozwinąć fajnego. Raczej w domu nie będziecie siedzieć, a raczej wyjdziecie może gdzieś na łono natury albo właśnie jakieś takie miejsca zgrupowań, jakieś... Nie wiem, co teraz jest otwarte, więc ciężko mi powiedzieć. Na pewno będzie to jakieś spotkanie z większą grupką osób, moi drodzy. Jeśli chodzi o pary, czy ja tu coś wyciągnę dla moich par? Jeśli chodzi o moje pary... Wydaje mi się, że wy też w domu raczej siedzieć nie będziecie. Raczej wyjdziecie. Może dostaniecie zaproszenie od znajomych. Może na jakiś wyjazd rekreacyjny. Skorzystacie z jakiegoś zaproszenia wyjścia, tak? Z domu. Nie będziecie siedzieć w domu. Zbierzecie w sobie te siły. Kobitki moje. Może właśnie stwierdzicie, kurde, mam dosyć siedzenia w domu, nie wiem, w piżamie, w dresach. Poczujecie znowu się atrakcyjne, kochane. Wystroicie się, weźmiecie tą, wiecie... siłę w sobie zbierzecie, nie wiem, pójdziecie do fryzjera, odpierdzielicie się super, założycie fajną sukienkę albo wiecie, ogólnie ładnie będziecie wyglądać, bardzo atrakcyjnie dla swojego partnera, tak?
Jeżeli coś ostatnio na przykład się nie układało u Was, no to wydaje mi się, że powrócicie do tych czasów, gdzie wszystko było pięknie. Zaczniecie wspominać stare dobre czasy. Właśnie odrodzi się ta pasja znowu w Was. No mówię, może być ogniście wieczorem, jak już na przykład imprezka się skończy. No i kochani, jeżeli czekacie na przykład na dalszy krok Waszej relacji, no to pierścionek też może symbolizować jakieś zaręczyny, pójście w przód. Kolejny etap w Waszym związku, coś stabilnego, co w przyszłości przyniesie właśnie tą stabilizację i to bezpieczeństwo. No, kto wie, może padnie jakieś pytanie podczas tych walentynek. No, będzie się działo, moi drodzy. Życzę Wam udanych walentynek, bawcie się dobrze, a ja przechodzę do grupy numer 3. No, dzień dobry, witajcie moja grupa numer 3. Jeżeli wybraliście to śliczne żółte serduszko, no to to jest czytanie dla Was, moi drodzy. Serduszko odkładam na bok, no i zobaczmy, co tam będziecie ciekawego robić w te walentynki. O, lilie. I przystojny pan z różą. Fajne połączenie, Wam powiem. Wsparcie. Finanse i kariera. To może być ten jedyny. O, akurat przy tym panu wyskoczył. Fajnie, fajnie. Arcykapłanka. As buław. Dziesiątka mieczy. I koło fortuny. No kochani, powiem Wam tak. Jeżeli ostatnio... Zaczniemy od związków, bo tak mi bardziej to wygląda na rozkład związkowy, ale zaraz będziemy coś kombinować ewentualnie dla moich singli tutaj. Kochani, zaczniemy od tego, że widzę, że ostatnio były jakieś problemy finansowe u Was w związku, w domu, w rodzinie. Coś, co miało duży wpływ na Wasze życie, tak? Na Wasze życie miłosne, romantyczne, erotyczne i w ogóle wszystko, tak? Był jakiś wpływ, co powodowało takie przytłoczenie, natłok myśli, niezadowolenie, ogólnie takie wiecie, no cierpienie, ból i w ogóle masakra. Było kiepsko ostatnio. Ale kochani, tutaj nadchodzą jakieś lepsze czasy. Coś odwraca się na Waszą korzyść, może wygrać jakąś dodatkową sumkę, może będzie jakiś dodatkowy przychód. No coś tu się odwróci na Waszą korzyść. Macie koło fortuny, może warto w te walentynki zagrać w totka, moi drodzy, albo w jakąś inną grę, bo jak najbardziej los jest po Waszej stronie. Może dzięki temu skończą się te problemy finansowe, dzięki temu będziecie mogli się skupić na tych przyjemnościach walentynkowych, moi drodzy. Koło fortuny mówi właśnie o takim sprzyjającym czasie, również jeśli chodzi o finanse, więc jeśli to faktycznie jakoś wpływało ostatnio na Wasz związek, no to tutaj nadchodzi jakaś pomoc z góry. Kochani, tu macie też właśnie to wsparcie. Może odezwie się ktoś, kto zaproponuje Wam jakąś albo nową pracę, albo jakiś dodatkowy zarobek, albo właśnie jakąś pożyczkę. Coś, dzięki czemu te Wasze problemy finansowe się na pewno skończą. Co mamy dalej? To może być ten jedyny, akurat przy tym panu. Jeżeli jesteście w związku, no to możliwe właśnie, że to jest ten jedyny, jeśli jeszcze nie jesteście w związku małżeńskim, tak? Może jeszcze nie jesteście pewni, czy to aby na pewno się rozwinie w jakimś tam, jakoś dalej. No to kochani, ten pan tutaj na Was czeka. To może być też pani. Odwróćcie sobie energię w zależności tam, kogo szukacie, na kogo czekacie. No ale widzicie, ten pan tu czeka zamyślony, myśli o Was po prostu namiętnie, nie może przestać, trzyma tą czerwoną różę, ten symbol miłości, tej pasji, tego oddania. Na tym obrazku też mamy mężczyznę, który, widzicie, bierze tą kobietkę za rękę, tam pewnie będzie ją zaraz smokać po tej rączce i będzie wykonywał w jej stronę jakieś tam romantyczne gesty. Także takich gestów wydaje mi się, że możecie się spodziewać po swoim partnerze, partnerce. No właśnie, mamy tu jeszcze kartę lilii. To jest przepiękna karta, symbol takiej czystości, łagodności, bezpieczeństwa, no ale też namiętności. To jest często symbol właśnie takiej seksualności.
To jest bardzo często karta macierzyństwa. Może będziecie dzidziusia robić podczas tych walentynek. Jeśli tego pragniecie, no to jak najbardziej Wam tego życzę z całego serduszka. No ale tutaj, po tym okresie jakichś problemów finansowych, że nie zwracaliście uwagi na partnera, no coś tu się los odwróci na Waszą korzyść. Mówię, może będzie jakaś dodatkowa kaska, dzięki której poczujecie, że macie to wsparcie, że wszystko się poukłada i będziecie mogli oddać się namiętności ze swoim partnerem, moi drodzy. Wydaje mi się, że raczej nie będziecie nigdzie za bardzo wychodzić, bo mamy tutaj jeszcze co? Mamy arcykapłankę i mamy asa buław. No właśnie, coś, nie wiem, było ukryte przed Wami. Może partner coś ukrywa przed Wami, może szykuje jakąś niespodziankę. On właśnie tutaj czeka, aż będziecie gotowi na wszystko. Zorganizuje to jakąś taką miłosną schadzkę, może jakąś romantyczną kolację, przyniesie kwiaty, przyniesie róże. No zdecydowanie tutaj nie widzicie jeszcze pełnego obrazu sytuacji, no ale wieczorem będzie się działo. Mamy asa buław. Razem z tymi lijami, kochani, no to możliwe, że nie wyjdziecie z łóżka. Więc fajnie, fajnie, jak najbardziej. Czekajcie, bo to mi na odwrót się położyło. No, będzie na pewno gorąco. Nie spodziewacie się tego może po partnerze. Może właśnie przez te problemy finansowe, gdzieś tam nawet nie spodziewacie się jakiegoś gestu w Waszą stronę, jakiejś inicjatywy, ale ta inicjatywa będzie. Nie sądzę, żebyście, mówię, gdzieś wychodzili, jeżeli tak, to na jakiś krótki spacerek, ale raczej tu są wszędzie zamknięte pomieszczenia, także raczej pozostaniecie w domu, no i będziecie rozkoszować się sobą nawzajem. Sobą, moi drodzy, czekają Was bardzo namiętne i cudowne chwile. Fajnie. Dobra, co bym mogła wyciągnąć dla moich singli? Dla moich singli mogłabym wyciągnąć podobną sytuację. Możliwe, że mieliście jakieś problemy finansowe ostatnio, coś nie układało się w robocie, przez co na przykład mieliście głowę zajętą finansami i nie mieliście ani czasu, ani ochoty na jakieś związki, na romanse i takie rzeczy, tak? I co? Przychodzi do Was jakieś wsparcie z góry? Razem z tym kołem fortuny, coś tu się odwraca. To może być jakieś zaproszenie od tego przystojnego pana, który czekał na Was, aż, nie wiem, aż będziecie gotowi, żeby wyjść gdzieś z tą osobą. Może zaprosiwać do siebie, przyniesie właśnie jakieś kwiaty. Możliwe, że już znacie tą osobę. Może z pracy, bo skoro finanse i kariera gdzieś tam wpływają na Wasze życie, to może być ktoś z pracy, o kim na przykład wcześniej byście nie pomyśleli, że się Wami interesuje, kto właśnie ukrywa, że się Wami interesuje, tak? Jest taki tajemniczy, jest taki sensualny, bym powiedziała, taki, wiecie, amancik. No, ale to może być ten jedyny. To może być ten jedyny, moi drodzy. I kto wie, jak tu się spotkacie, mówię, to może być zaproszenie do siebie albo gdzieś w jakiś, nie wiem, raczej wyjazdu tu nie widzę. Bardziej mi się wydaje, że też spędzicie to w takim ognisku domowym gdzieś po cichutko, razem sami będziecie czerpać przyjemności z bycia razem. No, przy tych liliach i przy asie buław. No, może być gorąco, Wam powiem. Może być gorąco, no ale ta osoba jak najbardziej ma szczere zamiary wobec Was. Chce być tym Waszym wsparciem. Chce Wam może pomóc właśnie w tych finansach i karierze. No i chce, wiecie, wykonać ten ruch w Waszym kierunku. W taki czysty, taki łagodny, taki pełen szczerych intencji, ale też pełen namiętności, moi drodzy. Tej namiętności. Co zrobicie? Wasza decyzja. Ale to też zapowiada się dosyć ciekawie. No, na pewno będzie Waszym wsparciem, to na pewno. No i wydaje mi się, że nie jesteście jeszcze świadomi tej osoby do końca. Dobre, moi drodzy, to by było na tyle. Życzę Wam cudownych walentynek. Bawcie się dobrze. No i do zobaczenia za niedługo. Buziaczki, pa, pa.